Czołem żołnierze, słuchajcie, pewnie jesteście na bieżąco i doskonale wiecie, że jeśli chodzi o gang USA, no to jakby to powiedzieć, ale on jest na chwilę bieżącą troszeczkę silniejszy od gangu polskiego. Klepałem się z Elviso i to się zgadza, że no raz go czy drugi tam rozwaliłem, było ok, ale słuchajcie, jeśli chodzi o Agent X-a, chłop se zrobił po prostu całą nederytową zbroję, nie tylko tak jak słuchajcie, ja tutaj wiecie, o, bez hełmu, a tutaj buciki bez protekszyna, nie, słuchajcie, cała jego zbroja jest z ochroną 4 i z niezniszczalnością 3. Czyli słuchajcie, po prostu jest jakiś przypał. Chłop mnie rozwalił mieczykiem z ostrością 3, bez żadnego ognia, a mój miecz po prostu, no ja nawet nie wiem, czy w ogóle był blisko, aby po prostu agenta pokonać. Dlatego słuchajcie, w dzisiejszym odcinku na pewno będziemy musieli zrobić sporo rzeczy, aby po prostu troszeczkę bardziej się uzbroić. Mam poteczki na niewidzialność. Tak, słuchajcie, w mojej bazie mam oczywiście poteczki na niewidzialność, ale to nie jest chyba broń, którą moglibyśmy pokonać właśnie gang USA, bo okej, możemy je tutaj tworzyć, możemy słuchajcie dodatkowo oczywiście podglądać chłopaków, jakieś nikczemne plany ich po prostu ogarniać, ale no niewidko, to my i tak chyba średnio rozwalimy. Dlatego słuchajcie, trzeba będzie stworzyć, nie wiem czy dzisiaj, ale ogólnie arsenał broni rzucanej, czyli słuchajcie, poteczek na słabość, poteczek na powolne chodzenie, żeby im po prostu rzucać to pod nogi, a dodatkowo tych potek pitnych, cały arsenał, żebyśmy my na przykład mieli regenerację, natychmiastowe zdrowie, czy chociażby siłę. I wtedy, kiedy my będziemy mieli dobre potki, a oni słabe, to będziemy mogli się zrównać. A dodatkowo trzeba będzie słuchajcie, na pewno zrobić, no hełmik, bo nie mam nawet hełmu, oraz słuchajcie, protection na buty. Tak, dobrze pewnie wiecie, że tutaj mam troszeczkę tych książeczek, ale tutaj słuchajcie jest protection 3. I tutaj też jest protection 3. Więc jakby można by próbować słuchajcie coś z tego sklecić, ale czy nie lepiej byłoby słuchajcie stworzyć villagera, bo wiecie, villager bo Minecraft niestety słuchajcie odszedł, ktoś go poturbował i go już z nami nie ma. Ale gdybyśmy zrobili kolejnego villagera właśnie protection 4, znaczy tamten miał mendik, ale gdyby teraz miał protection 4, to moglibyśmy naprawdę epickie zbrojki sobie robić, bo ja troszeczkę tych rzeczy mam. Tego netherytu może nie za dużo, ale faktycznie moglibyśmy z tego zrobić hełmik. Serio, jakby potrzebujemy tylko 4 skrawków netherytu, a mamy tutaj 6, więc raczej spoko. Dodatkowo, słuchajcie, mamy tutaj też oczywiście diamentową zbrojkę, którą w tym momencie ze sobą, słuchajcie, zabieram. I już wam tłumaczę dlaczego. Ja, niestety, ale, no, padłem i to 2 razy przez Agent X-a, więc nie mam w ogóle żadnych punktów doświadczenia i musimy na pewno zrobić jakieś właśnie tutaj levele, aby zenchantować sobie, słuchajcie, siekierę, aby zenchantować sobie do tego łopatę i aby stworzyć właśnie hełm, który mógłbym zenchantować. Więc, no, jest sporo roboty. Naprawdę, gang USA, mimo że jest ich tylko 2, bo jest agent oraz Elvis, to słuchajcie, oni są naprawdę silniejsi od nas. Przynajmniej takie mam wrażenie. Naprawdę, oni nie są słabi, więc trzeba na nich uważać. I dlatego, tak jak mówię, zabieram, słuchajcie, ze sobą tą zbrojkę, która nie zbiera mi levelu. Tak, bo tutaj nie ma żadnego mendingu. Będziemy, słuchajcie, a i w ogóle kilo by mi się przydał, który też nie będzie zbierał mendingu, nie? O, tutaj mam unbreaking. Czy to jest mój jedyny kilo już? Poza tym? Naprawdę, ej, my jesteśmy naprawdę strasznie biedni, ale to strasznie biedni, po prostu słuchajcie, jakaś istna masakra. Więc słuchajcie, lecimy, udajmy się, trochę levela, trochę słuchajcie robienia tych itemków. No naprawdę, roboty jest bardzo, bardzo sporo, musimy się zbroić, jest też bobo na serwerze. Więc w razie jakiegoś mega wielkiego przypału, będę słuchajcie mógł tam pobiec. A, w ogóle, ej, tutaj ktoś postawił nowe kowadło i to nie byłem ja. Serio, to nie byłem ja i podejrzewam, że żaden z Elviso ani Agent X-a, czyli z gangu USA, też to nie był. To musiałby być, słuchajcie, bobo, no bo kto normalny by postawił w moim miejscu kowadło? Nie, serio, mega dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. Swoją drogą, też nie wiem, czy wiecie, ale słuchajcie, tutaj była farma. Tak, Elviso zepsuł tą farmę, na której ja zbierałem strasznie dużo zboża, a potem rozmnażałem moje krówki. Więc no nie jest kolorowo, słuchajcie, bo ani nie ma krówek, ani nie ma, słuchajcie, villagera, no po prostu robi się spory problem, więc tak, rozmnóżmy, słuchajcie, na pewno jedną z drugą, żeby tutaj już były 4 krowy. Z 4 krów zrobią nam się potem kolejne. A tutaj muszę wam to pokazać, bo nie wiem, czy wy widzieliście, ale naprawdę, słuchajcie, ja nie żartuję. Tutaj nie ma villagera Bobo Minecraft, więc trzeba będzie, słuchajcie, tych villagerów porozmnażać. Ja wiem, że ich już jest trochę sporo, ale tak, tu jest od łuku, czyli ogień na łuk. Tutaj, słuchajcie, śpi gość od Infinity, czyli od nieskończoności na łuk, jakby, że mam jedną strzałę i mogę strzelać ją w nieskończoność. Natomiast ci nawet nie chcą zebrać swojej profesji, więc myślę, że trzeba będzie, słuchajcie, im pozabierać właśnie te pulpity i potem im ponastawiać. Akurat te nie za... Co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Ej, co jest grane? Ty chłopie, ty się w ogóle dobrze czujesz? Patrz, on ucieka! Chłop se wychodzi w ogóle! No se sobie bierze i sobie idzie. No, my chyba wojny w taki sposób to nie wygramy, nie? Typie, wstawaj w ogóle, co to ma być? Co to ma być? No wstawaj, ty... On nie leży w łóżku. Ja myślałem, że on leży w łóżku. Co jest, chłopie? Chłopie, ty żyjesz w ogóle?
Co? Nie. Okej, słuchajcie, jeżeli to jest kolejny jakiś cwany trik gangu USA, no to ja po prostu, słuchajcie, nie wytrzymam. Ja po prostu, słuchajcie, no nie wytrzymam. Dobra, oddaję wam te łóżka. Oddaję, tylko weź ty się napraw, człowieku. Chyba się, słuchajcie, naprawił, ale no po prostu no hit. No po prostu no hit, no sami rozumiecie. Naprawdę, no mamy spory problem. Jeśli chodzi o gang polski, słuchajcie, to mamy naprawdę spory problem, więc się tym zajmijmy. Lecimy, ale ja, słuchajcie, szybciutko wam przypominam o subskrypcji tego kanału, dlatego że każdego dnia są tutaj filmy. Tak, i tutaj, i na kanale Abra Minecraft są codziennie, więc subskrybujcie, łapkujcie i dzwonek, czek, jest super ważny. Nie, naprawdę, on jest hiper ważny. Słuchajcie, zaczniemy sobie od króweczek. Tak, trzeba będzie troszeczkę, słuchajcie, pozbierać właśnie levelu na krówkach, które zostały, nie wiadomo dlaczego, ale przyniesione do środku mojego domku. To jest w ogóle farmazon. Nie wiem, co one tutaj robią, ale słuchajcie, są. Wow! Czy wy widzicie, ile ich się tutaj, słuchajcie, znajduje? Co jest? Tu się nawet nie da przejść już teraz. Ej, nie, chwila, jak my mamy w ogóle je wypuścić? Czekajcie, tak? No nie, one idą... One naprawdę są... Czekajcie, a jak zrobię tak, to one będą już wyż... A czy ja tak mogę je teraz rozmnażać? Ej, no co to w ogóle jest grane? Patrzcie to! Patrzcie tak! Ej, to jest dobry sposób na level! Patrzcie to! Można tak łazić i, słuchajcie, level zbierać. No to jest idiotyczne, słuchajcie. Ja, dobra, tu jest sporo krów, więc te po prostu pozwolę sobie, słuchajcie, rozwalić. Rozwalam jedną za drugą. No, bardzo mi przykro, ale słuchajcie, no nie mogą tutaj być w tym miejscu krowy, no. Co to w ogóle ma być? Ej, a jak rozwalę, słuchajcie, może te drabinki, to może teraz zadziała, nie? One spadną? O, spadły! I się ogarnęły! No dobra, no to, słuchajcie, kozaczek. To czekajcie, to teraz można spróbować je porozmnażać, nie? Ej, naprawdę, dlaczego one się w takie, słuchajcie, kółeczka porobiły? No masakra jakaś, dobra, weź to rozwal. Weź tutaj po drugiej stronie też to rozwal, no bo nie mogą krowy, słuchajcie, być w takim miejscu. No one, słuchajcie, muszą sobie stąd, wiecie, albo iść, albo po prostu niech się tutaj rozmnażają. No ciężko mi, słuchajcie, w ogóle powiedzieć, co ja mam tutaj zrobić? Co tu się na tym serwerze dzieje? No poważnie! Co tu się najlepszego dzieje? Nie wiem, ale słuchajcie, można by ich faktycznie troszeczkę porozwalać, a dodatkowo, słuchajcie, przydałoby się na... No, ruszę się. Przydałoby się, słuchajcie, no, weź to postaw. No, rozwalam cię. No, weź to postaw. O, dobra, teraz ja mogę sobie wchodzić, one chyba nie będą wchodziły. Słuchajcie, przydałoby się więcej pszenicy. Jak będę miał więcej pszenicy, to będę mógł bardziej porozmnażać, słuchajcie, te krówki. Więc nie wiem, czy nie najlepszym wyjściem byłoby, słuchajcie, w ogóle zrobić większą farmę, bo ta farma... Ona jest żenująca. Ona była tutaj bardziej dla widoku, a nie dla jakichkolwiek korzyści. Dodatkowo wleciały, słuchajcie, tutaj przecież marchewki, żebym tworzył złote marchewki. Bo ze złotych marchewek oraz z fermentowanego oka pająka tworzy się przecież podkę na niewidzialność. Więc chyba też będziemy musieli się zająć farmą, bo tych krów jest sporo, a z nich wpada sporo levelu. Więc lecimy, ale ja szybciuteńko jeszcze przypominam najwierniejszym, najlepszym widzom o sklepie www.abre.ety. Pierwszy link w opisie, słuchajcie. Tak, pierwsza linka w opisie to jest właśnie sklep. Możecie sobie zakupić epickie gadżety, słuchajcie, takie jak koszulka, bluza z kapturem czy bez kaptura, z takim wielkim logo Abra Team. Są, słuchajcie, białe, czarne, szare i bluzki, i koszulki właśnie. Są także kolorowe, mnóstwo fajnych rzeczy dla chłopaków i dla dziewczyn. Są także, słuchajcie, plecaki, kubeczki, worki na plecy, czy nawet maseczki wielorazowego użytku, które można prać normalnie w pralce i się nie zniszczą. Więc podajcie, bo od 149 zł jest darmowy kurier, czyli nic nie płacicie ani złotówki za dostawę kurierem, kiedy robicie zamówienie większe, czyli na przykład koszulka i bluza. Serio, już wtedy macie darmową dostawę, więc wpadajcie www.abra.ety. Idealny prezent, Mikołajki, bądźcie święta, gościu, nie? No, no tak, no idealne, nie? Dobra, tutaj jest w ogóle jedna krówka. Tutaj sobie, słuchajcie, w ogóle chodzi Bobo, ty. Można by zobaczyć też, słuchajcie, co urządza, słuchajcie, Bobikson. Ale w pierwszej kolejności, słuchajcie, dobra, idę już do niego, no i... To on jest gdzieś tutaj na dole. Idę do niego, słuchajcie, ale on jest... On jest pod ziemią. On, słuchajcie, jest pod ziemią. Ej, to ja nie mam pojęcia, gdzie on, słuchajcie, teraz jest. No chwila, moment. On jest, słuchajcie, idealny. Słyszę, jak on coś... On tutaj coś ma w ogóle, ty. LOL! Ja nawet nie wiedziałem, że on ma farmę trzciny cukrowej, co? Ej, to jest jakiś sekret, czy mi się tylko wydaje? What? Ej, czy to jest jakiś jego sekret? Patrzcie, on zwiewa. On zwiewa. On to ukrywał chyba. Ej, czy to, słuchajcie, nie było zakopane, a ja akurat idealnie wszedłem w tym momencie? Ej, serio, czy to nie jest sekret Bobo? Nie mam pojęcia, słuchajcie, bardzo ciężko mi to stwierdzić, ale słuchajcie, on tutaj robi papier i potem ten papier chyba da villagerom, a od villagerów dostanie, słuchajcie, siano w postaci emeraldów, no nie? A emeraldy może wymienić na enchantowane książeczki i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, tutaj ewidentnie on albo to ukrywał,
Albo może chciał potem się tym pochwalić, ale ja nie miałem pojęcia, słuchajcie, o tym miejscu. Naprawdę nie miałem pojęcia, bo ostatnio Bobo jest jakiś taki mało aktywny. I to jest podejrzane, słuchajcie, że Bobo ostatnio rzadko jest na serwerze. Aha, aha, może on, słuchajcie, coś szykuje. Kurczę, dziwne, patrzcie. On tutaj mnóstwo lazurytu, mnóstwo, słuchajcie, węgla, mnóstwo redstone'a. On ma, słuchajcie, 300 emeraldów prawie, co? Nie, no dobra, 250, ale co? Ile on tego ma w ogóle żelaza? Ej, skąd on ma te rzeczy? Masakra, ty gościu, on ma pałki Blaze'a, nawet nie wiedziałem. Dobra, rzucę mu trochę. A jak, słuchajcie, jeśli chodzi o jego farmę? Ma mnóstwo pszenicy, mnóstwo, słuchajcie, ma pszenicy. Ale ja, tak jak mówię, chciałbym być samowystarczalny. Wiem, że i tak, słuchajcie, pójdę skorzystać teraz z tej farmy Bobo, więc i tak zabiorę tą pszenicę. Ale raczej chciałbym, słuchajcie, być samowystarczalny, więc może w sumie stworzymy swoją farmę? Tak mi się wydaje, że, słuchajcie, to będzie jednak najlepsze rozwiązanie. Żebym ja po prostu, słuchajcie, odtworzył tą farmę, którą Elviso zniszczył. Ale to była farma Elviso, więc on miał prawo ją zniszczyć. Jak najbardziej. Ja tutaj się nie spinam o jego farmę. On, słuchajcie, miał prawo ją zniszczyć, no bo on ją stworzył, ale my ją, słuchajcie, odtworzymy i będziemy mieli bardzo dużo zboża. To jest bardzo dobry plan, słuchajcie, zróbmy to, bo z tego zboża będziemy mogli przecież porozmnażać resztę, słuchajcie, tutaj naszych zwierzątek i zyskać po prostu sporo punktów, gościu, doświadczenia. Aj, nie tędy się wchodzi, ja zapomniałem, że tam jest podwyższona szyba, bo ktoś mnie sprankował i wrzucił tam. No po prostu idiotyczne to jest, ale spoko. Funfelinie, masz tutaj schabusztkę i wbijam się teraz do środeczka i w ogóle trzeba będzie też, słuchajcie, pójść podglądać chłopaków, bo jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, co oni tam cały czas kminią. Bo wiecie, no, agent X i Elviso to jednak cały czas robią jakieś podejrzane rzeczy. Oj, bardzo podejrzane rzeczy. Więc słuchajcie, tutaj patrzcie, z 5 levelu zrobił nam się 6,5. I teraz który, słuchajcie, nam wpadnie? No proszę, na jakiś nawet 7 nam nie wpadnie? Serio? Naprawdę? O, dobra, no jest 7, no to już lepiej trochę. Ale serio, no słuchajcie, mało jest tego levelu. A ja muszę enchantować sobie rzeczy, więc przepraszam bardzo. I robimy, słuchajcie, faremkę, nie? Robimy faremkę, gościu. Tylko że tak, mało mamy tych seedsów. Bierzemy więcej seedsów. O, ty! 29 kolejne, no to jazda, słuchajcie. To jazda i rozmnażanko, nie? Dawajcie, 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 słuchajcie. No spaduwa! Bo słuchajcie, mi tutaj, wiecie, zamiast serduszka to się tworzą te takie zielone partyklecy, które odpowiadają za rozmnażanie zwierząt. Znaczy za dorastanie. Dorastanie zwierząt jakby, nie? A my tego nie chcemy. My nie chcemy dorastać, tylko my chcemy, słuchajcie, tutaj je porozmnażać. Więc jazda, słuchajcie. Jazda tutaj z tematiksem. Mamy jeszcze, słuchajcie, 6, 5, 4, 3, 2. Dobra, no dwójeczka, jedyneczka, słuchajcie, teraz zostało. Dobra, słuchajcie, no to 9 level. No pliska, no. Słuchajcie, 9 mógłby wlecieć, nie? Ale chyba nie bardzo, słuchajcie. Chyba nie bardzo chce. Nawet 9 nie chce wylatywać. Ej, albo musimy sobie zrobić jakąś ekspiarkę, albo musimy chodzić, słuchajcie, do netheru i w netherze rozwalać na przykład blazy, które dają strasznie dużo doświadczenia, nie? Więc słuchajcie, wiecie co? Dawajcie na blazy. Dawajcie na blazy. Ja wiem, że nie mam najlepszej zbrojki na sobie, ale dawajcie, zróbmy to. Serio, słuchajcie, pójdziemy sobie na blazy. Może faktycznie tam nam sporo tych punktów doświadczenia przyjdzie. Faremkę też oczywiście zrobimy, bo wiecie, to są długie odcinki. Ja to cały czas powtarzam, ale mam nadzieję, że dalej jakby to wy to podtrzymujecie. Że te długie odcinki to wam się podobają. Patrzcie, tutaj Fortunka 2 to nie bardzo. Tutaj Fortunka 2 to też nie bardzo. Tutaj Efficiency 2, a tutaj, słuchajcie, Efficiency 2. No dobra, ja bym chciał, słuchajcie, mieć na te... O proszę, nawet o tym nie wiedziałem. Gdzie my jesteśmy teraz? Co to jest za miejsce? Ej, efficiency 2, czyli szybkość 2 by mi wystarczyła. Ale co to, słuchajcie, jest za miejsce? Ty? Ej, to są jakieś tajne tunele, słuchajcie. What? Ej, gdzie my teraz jesteśmy? Słuchajcie, dokąd to prowadzi? Ej, poważnie, słuchajcie, tego tunelu... Chyba tutaj wcześniej nie widziałem tego tunelu. Czy to nie jest, słuchajcie, tunel chłopaków tutaj do nas? Nie. Ale gdzie on się w ogóle, słuchajcie, kończy? On się, słuchajcie, kończy teraz u wejścia Elviso, słuchajcie. To jest wejście do Elviso tak naprawdę. Tak na dobrą sprawę to, słuchajcie, jest wejście do Elviso. Okej, okay. Ale to jakby o co chodzi w tym tunelu? Co on, słuchajcie, ma tutaj tworzyć? Bo to jest dobre pytanie. No nie bez powodu został stworzony tutaj tunel, tak? Tutaj też tunel, słuchajcie, przychodzi pod kanałem. Bo tu jest ten kanał, nie? Agent X-a, zresztą leje się woda. Ej, to jest bardzo podejrzane. To jest naprawdę strasznie podejrzane. Ej, no naprawdę. Nie wiem za bardzo, słuchajcie, co on ma tutaj robić, ale może ja to zakleję i zostawię to, słuchajcie, w świętym spokoju tak, jak to było, bo to jest dziwne. To jest naprawdę, słuchajcie, dziwne. Niech to sobie tutaj zostanie. To jest, słuchajcie, Bobo. To może być od Bobo. Tam jest w ogóle, słuchajcie, Agent X. Ej, tam był też Agent X. Oj, niedobrze, dobra. Słuchajcie, wlatujemy do netheru. Zrobimy trochę tego levelu. Oj, ale rejmuję, gościu. I spróbujemy, słuchajcie, faktycznie trochę wrócić z jakimś większym levelem. To będzie, słuchajcie, bardzo dobry pomysł. Ja wiem, że mam beznadziejną zbrojkę do klety, ale jakiś level na pewno z tych szkieletów, czy z jakichś, słuchajcie, właśnie tutaj blazów wpadnie. Mamy 9 level niepełny, więc na pewno, słuchajcie, coś fajnego tutaj wpadnie, nie? Czy nie? Nie, no mam nadzieję, że tak.
nie, no please, oby tak. Dobra, słuchajcie, wjeżdżamy tutaj na górę. I teraz tak, rozwalamy, słuchajcie, wszystko, co się tutaj będzie dało, nie? Jazdunia, słuchajcie, cyk. I cyk. I cyk, dobra, rozklepany, słuchajcie. Tutaj Blaze'a rozwalamy jednego, Blaze'a rozwalamy, słuchajcie, drugiego, nie? Jazda, słuchajcie, z nimi wszystkimi. Dobra, patrzcie, już 9 level, słuchajcie, w tym momencie, nie? Dobra, rozklepujemy, słuchajcie, kolejnego. Patrzcie, cyk. I teraz muszę do niego podejść, zanim, słuchajcie, on się tutaj na ogni. Dobra, rozklepany, słuchajcie, pałka w ogóle wyleciała. Dobra, mamy już, słuchajcie, prawie 10 level, więc jest dobrze, ale słuchajcie, wypadałoby coś zjeść. Wypadałoby, słuchajcie, coś zjeść. Oj, 10 level! Ej, naprawdę szybko wlatuje ten level, no nie? Czy mi się tylko wydaje? Naprawdę, słuchajcie, wydaje mi się, że całkiem szybko wlatuje. Więc jest dobrze. Jest bardzo nawet dobrze. Tylko teraz tak, żeby, słuchajcie, tutaj nie ginąć, przydałoby się mieć w ogóle złote jabłuszka. Albo mi się tylko wydaje. Tutaj, słuchajcie, tych zombie pigmenów i całej reszty syfu strasznie dużo, słuchajcie. Dobra, rozklepujemy go. Rozklepujemy go. Go też, słuchajcie, rozklepujemy. Dobra. Okej, okay, palę się. Trzeba, słuchajcie, uważać. Trzeba naprawdę uważać. Ej, w ogóle te szkielety, te czarne, one bardzo dużo życia mają, czy mi się tylko wydaje. Naprawdę. Słuchajcie, strasznie dużo życia. Masakra, dobra. Efekt Withera mija. I teraz tak, słuchajcie, tu jest Magma Cream. Dobra, Magma Cube znaczy. Magma Cube, ale daje Magma Creama, wiadomo, o co chodzi. Dobra, rozklepany. Rozklepany. Okej, słuchajcie, już 11,5 poziomu. Okej, cały czas mi bije ten efekt Nethera, ale Withera, ale słuchajcie, można by też Pigmana atakować. I on będzie, słuchajcie, tutaj nawoływał całą resztę, a to już nam da strasznie dużo levelu, nie? Strasznie, dawaj, bo już 12 jest. Jeżeli, słuchajcie, 12, 12,5 w tym momencie. Dobrze, dobrze, fest. A tu są, słuchajcie, kolejne blazy. Oj, nie teraz. Dobra, słuchajcie, rozklepuję. Rozklepany, okej, okay, jeden, słuchajcie, tutaj nade mną. Dobra, rozklepuję. Okej, okay, dawaj go, słuchajcie, 13. Dobra, przebiegam dalej, słuchajcie, bo tu jest jeszcze pigment, trzeba uważać. Dobra, okej, oddalam się. Ej, dobrze, ekwipimy, słuchajcie, na tym to już wpada serio sensowny level, nie? Przynajmniej tak mi się, słuchajcie, wydaje. Dobra, kolejne, słuchajcie, pigmeny tutaj podchodzą, więc trzeba naprawdę uważać, bo jest ich sporo. Jest ich, słuchajcie, bardzo dużo. Dobra, rozklepuję, oj, teraz tu ich jest naprawdę dużo. No naprawdę, słuchajcie, się ich wzięło strasznie dużo, dobra, trzeba uważać. Dobra, rozwalam. Ej, ile ich tutaj w ogóle się zrespiło, nie? Masakra jakaś, dawaj go, dobra, słuchajcie, 15 poziom mamy praktycznie, więc jest dobrze, słuchajcie, dobrze nam to idzie, dobrze to wbijamy. Tutaj, słuchajcie, w ogóle, o, tam są dalej blaziki jakieś, to możemy, słuchajcie, sobie podejść i mamy na całkiem fajną, myślę, odległość te blazy. Okej. I teraz zanim, słuchajcie, one się zrobią ogniowe, to rozwalam. Rozwalam, no nie, no musiał chłop mnie podpalić, wziąć i podpalić, nie? Ale dobra, słuchajcie, całkiem git. Mamy, słuchajcie, prawie 16 level, więc jest okej, okay. Robimy to, tylko że w ogóle zbrojka moja pada. A cały czas, o, w ogóle Maciek jest na serwerze, a nie Bobo teraz, o, to ciekawe. To też będziemy mogli podejrzeć, co oni tam, słuchajcie, wyprawiają jeden z drugim. A o, tu się dzieje fest. Patrzcie to, my na tym to już super dużo levelu zrobimy. Dobra, podpalaj go. Nie, ale zapomniałem, że oni się nie będą palić. Przecież my jesteśmy, słuchajcie, w Netherze. Tutaj nic się nie będzie paliło, nie? Chyba, w ogóle, ile one mają HP, te małe zombiaczki, nie? Rozwalam cię. Dobra, gościu, rozwalam cię. Ciebie też. Dawaj go. Oh boy. Niedobrze, słuchajcie, bo słuchajcie, tutaj się ich troszeczkę narobiło. Dobra, rozwalam. Wow, niedobrze, słuchajcie, dobra, trochę się cofam, mało HP, słuchajcie, teraz w tym momencie, dobra, słuchajcie, ale żyję, dobra, regeneruje się, niech coś tu podejdzie, no, podchodźcie, teraz to mogą sobie podchodzić, bo mi się regeneruje, a ja mam, słuchajcie, już 18 level, więc jest dobrze, dobra, rozklepuję, dobra, rozklepany, jazda z tobą i z tobą też, dobra, oj, niedobrze, słuchajcie, palę się, pigmenty też idą, dobra, jest zjedzone i teraz rozwalam, dobra, rozwalony. Oj, dużo się ich narobiło. Oj, bardzo dużo się ich narobiło. Patrzcie to. Patrzcie, ile ich tutaj jest, ale zaraz będzie 20 level z nich, nie? Masakra, jak nam to dobrze idzie. Bardzo dobre, słuchajcie, bardzo dobre jest to ekspienie. Dobra, pyk, uderzam. Okej, okay, nie daje się trafić, słuchajcie. Niech one tu przejdą. Niech one najlepiej faktycznie tutaj do mnie przejdą. Wow. Dobra, słuchajcie, trzeba zjeść. Dobra, słuchajcie, rozwalam. Oj, to nie. No nie jest łatwo, słuchajcie. Nie jest łatwo. Naprawdę nie jest łatwo teraz. Ej, masakra. Ale żyje, słuchajcie, żyje. Ej, serio, ten Nether. To nie jest łatwa rzecz, to naprawdę nie jest łatwa rzecz. Ale słuchajcie, mamy już 20 poziom, więc jest gitara. Dobra, rozwalamy, słuchajcie, tutaj te pigmeny. Okej, jeszcze mnie podpala, widzę. Dobra, słuchajcie, jest 20 poziom, jest dobrze, słuchajcie. Mamy 20 poziom, więc nie wiem, czy on mi, słuchajcie, nawet nie wystarczy, tak szczerze mówiąc. Kurczę, no nie wiem. Dobra, słuchajcie, wystarczy mi tego dobrego. Ja chciałem zrobić tylko, słuchajcie, sobie enchantowane itemeczki, więc naprawdę, słuchajcie, ja już podziękuję całemu temu towarzystwu.
bo serio, no tutaj nie jest kolorowo, słuchajcie. Naprawdę, no nie jest wow! Okej, okay. Myślałem, że on mnie już nie będzie bił, ale jednak mnie bił. Ej, 20 poziom, a mi się, słuchajcie, no ta zbrojka to nieźle pada. Ale tutaj jeszcze, słuchajcie, Swider, Skeleton i w ogóle, patrzcie, bez lootingu, czyli bez grabieży, słuchajcie, nie ma w ogóle fizycznej możliwości, aby dostać czaszkę Widera, no nie? Nie ma w ogóle, słuchajcie, możliwości, dlatego że ja już ich rozwaliłem, patrzcie ile. No nie wiem, na tym serwerze to z 50 ich mogłem rozwalić tak naprawdę. Nie ma w ogóle, słuchajcie, podjazdu, żeby nawet próbować dostać tą czaszkę. Masakra, słuchajcie, jak to jest ciężko dostać. Ale okej, okay. Słuchajcie, wracamy z 20 levelem. Więc lecimy, 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 nie śpimy. Jest jeszcze, słuchajcie, agent X Elvisu, więc musimy zobaczyć, co oni, słuchajcie, kombinują. Ale chciałem sobie, słuchajcie, zenchantować te oto właśnie, moi drodzy, i te meczki, które teraz mam. Więc weźmy, słuchajcie, w ten sposób. Zobaczmy, który to będzie level. To będzie 20, słuchajcie, czwarty. Tutaj, słuchajcie, też jest fortunka. To nie bardzo. Dobra, teraz, słuchajcie, jest 16. To już za mało, za mało, za mało, za mało, za mało. Słuchajcie, chcę 20. O! Ale fortunka jeden. Ja nie chcę fortunki, słuchajcie. Ja chcę jakieś sensowne efficiency, nie? Rozumiecie? Tutaj jest, słuchajcie, 12. To nie, no 12 to też, słuchajcie, padaka. No padaka, gościu. Padaka, padaka, padaka. Dobra, słuchajcie, tutaj jest też 12? Tak dużo to zabiera levela, naprawdę? A tutaj, słuchajcie, będzie też 12. Efficiency, słuchajcie, 2. No nie wiem, czy efficiency 2. No, jak myślicie? O, tu jest 16, słuchajcie, ale to jest cały czas fortuna. A na te rzeczy niepotrzebna jest, słuchajcie, fortuna. Dobra, robimy, słuchajcie, efficiency. Jazda. Efficiency 2. Efficiency 2. No niestety, słuchajcie, no nic ciekawszego nam tutaj nie wleciało. A szkoda, myślałem, że może jakiś unbreaking, może nie. Ale jednak, słuchajcie, zawsze tutaj to efficiency też robi jakąś sensowną robotę, bo po prostu będziemy szybciej tutaj wszystko to rozwalać. Tylko że teraz tak, to słuchajcie, ma 1480 użyć, to ma 1500 użyć. Więc no nie jest źle. Trochę tego levela wobec tego za dużo wziąłem. Ale za to idziemy, słuchajcie, porozmawiać nasze krówki i tak dalej i zrobimy faktycznie może tą farmę. Naprawimy farmę, którą rozwalił Elviso. No. Ale i tak odkryliśmy sekret, słuchajcie, ten tunel. Naprawdę, ja bym był bardzo wdzięczny, gdybyście wytłumaczyli mi, co robi ten tunel. Bo ja naprawdę nie wiem. Nie, serio, naprawdę nie wiem. Dobra, teraz tak, słuchajcie, zbieramy wszystkie, jakie mamy w ogóle tutaj ziarenka. Bo mamy tak, tutaj mamy troszeczkę ziarenek, 48. Tutaj nic. Tutaj, słuchajcie, też nic. Może u mnie w tym tutaj. O, w tym miejscu, słuchajcie, może coś być. Tak, tutaj mogą, słuchajcie, jakieś być nasioneczka. Oj! Oj, dużo. Bardzo nawet dużo bym powiedział. Mamy, słuchajcie, sporo nowych kości, więc myślę, że możemy dorosnąć moją tutaj farmę i ją troszeczkę pozbierać i znowu porozmnażać tutaj troszeczkę zwierzątek, a raczej krówek. No wiadomo, że chodzi o krówki. Chyba nikt się nie łudzi, że chodzi o rozmnażanie owiec na przykład, no bo to bez... Ej! Rozmnażanie owiec w gangu USA może dać nam sporo levela, a to też się robi sianem. To jest dobry pomysł i to na pewno zrobimy. To jest bardzo dobry, słuchajcie, pomysł i to na pewno zrobimy. A, i nawet w tym momencie, słuchajcie, to zrobimy. Od razu po rozmnożeniu, słuchajcie, moich krówek, jeszcze zanim zrobimy tutaj tą farmę, to pójdziemy, słuchajcie, rozmnożyć owce. Tak. I oczywiście mam nadzieję, że zobaczymy, co robią chłopaki, bo oni, wiecie, jakiś spisek to na pewno kręcą. Oj, tam to jest taki spisek, gościu, kręcony, no na pewno, jakiś fest. Fest spisek. Dobra, słuchajcie, rozwalamy też wobec tego tą pszenicę, która nam tutaj ładnie wyrosła. I mamy teraz, słuchajcie, 31. Czyli mamy na rozmnożenie 15 par. Chyba spoko. No chyba spoko, zawsze, słuchajcie, coś. I pójdziemy to zrobić właśnie nie z krówkami, tylko z owieczkami. Zobaczymy, słuchajcie, co tam chłopaki świrują. Bo oni na pewno tam są. Tak, oni na pewno, słuchajcie, tam są. W ogóle, ej, czekajcie, rozmnóżmy jeszcze te krowy, bo chciałbym, żeby ich było tutaj coraz więcej. Ale jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, słuchajcie, w komentarzach krowa. A ja wam przypnę serduszko, serio. Zobaczymy, kto dotrwał do tego momentu. Tylko, żeby dostać serduszko, trzeba mieć, moi drodzy, subskrypcję zaznaczoną. To jest bardzo ważne. W ogóle rozwalam, słuchajcie, tego typeczka. No bo wiadomo, przydałby mi się, słuchajcie, level. A Enderman, ty, wracaj tu. Wracaj tu. No chłop się poddał. No idź tutaj do mnie. No jazda do mnie. O nie, on się chyba spalił. No nie, to nie dostanę punktu doświadczenia. Trudno, słuchajcie, włamujemy się przez mur. Oni obaj. To jest... To jest maciuch, słuchajcie. I tu do tego wszystkiego, słuchajcie, jest jeszcze obsydian w środku? No i co jest grane? Ej, lecę za maciochem, słuchajcie, bo ja wolę się trzymać z nim. Jeżeli to jest, słuchajcie, i agent, i Elvis w jednym miejscu, to słuchajcie, lecę za maciochem. Zobaczymy, słuchajcie, co on tutaj wykmini. Ty, Maciuch tutaj stoi. Siema, Maciuch! Siema, Maciuch! Maciuch koks. Rzucam, słuchajcie, mu bardzo dobre itemy. Patrzcie, rzuciłem mu epickie itemy. Epickie! Siema, Maciuch!
Siema, Maciuch nas olał. Ale patrzcie, oni robią ekspiarkę. Oni, słuchajcie, do tych piecyków wkładają kobla, przerabiają to na stone'a i potem zbierają strasznie dużo levelu. To jest mega dobry w ogóle pomysł, słuchajcie. To jest naprawdę dobry pomysł. A teraz tak, słuchajcie, wbijam się tutaj. On na mnie nawet, słuchajcie, nie patrzy. On nawet na mnie nie patrzy. Dobra, szybkie, słuchajcie, szybkie zwierzątka. Szybkie, słuchajcie, zwierzątka, żeby tutaj tylko level wpadł. Dobra, słuchajcie, 15 nam się robi. Dawaj, 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 dawaj. Już, słuchajcie, z 15. Już jest 15, 15,5. Może, słuchajcie, 16. No, proszę, blisko z 16. O, 16, słuchajcie, już jest. O, gościu. O, gościu, a tu, słuchajcie, agent. On się na nas nawet nie gapi. Słuchajcie, ja bym chciał wyjść jakoś. Dobra, wyszedłem. Co oni tu... Oni tu złoto... Nie, tu jest żelazo, słuchajcie. Patrz, on nie patrzy. On nie patrzy. Ty, on nie patrzy, nie ma chłopa. Nie ma chłopa. Ej, to jest puste jeszcze, słuchajcie. To jest jeszcze puste. Ale za to, słuchajcie, tu jest agent. Nie! Zauważył mnie! Zauważył mnie! Ej, mam beznadziejną zbrojkę! O, gościu! O, gościu! W tej zbrojce to ja w ogóle uciekam! O, nie, 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 słuchajcie. W tej zbrojce to ja nie mam nawet żadnych szans, słuchajcie, z nim. Żadnych! Jak on mnie rozklepał, słuchajcie, w mojej nederytowej. Ty! Zobaczymy, ile on zwykłym łukiem, słuchajcie, mi zabierze HP. Jestem bardzo ciekaw, patrzcie to. Możemy, słuchajcie... On chyba mnie olał, ale można by to, słuchajcie, przetestować. To jest bardzo ciekawe, bo, słuchajcie, ta zbrojka jest absolutnie fatalna. Fatalna. Ale, słuchajcie, co on teraz kombinuje? Co on, słuchajcie, teraz kombinuje? Dobra, podchodzimy na shifcie. On... I chyba o wszystkim już wie! Chyba on o wszystkim już wie! Słuchajcie, można by spróbować go tutaj troszeczkę naklepać. Dobra, można spróbować go, słuchajcie, naklepać. Dawaj go! Nie! Wyrzuciłem mieczyk! Wyrzuciłem mieczyk! Wyrzuciłem mieczyk! O nie, o nie! Dwóch na jednego, słuchajcie, dwóch na jednego. Robimy ich, słuchajcie, robimy ich. Dawajcie go, dawajcie go. Dawajcie go, jednego z drugim, słuchajcie. Jednego z drugim klepiemy, dawajcie, dawajcie. W tej zbrojce rozwalę ich dwóch. Ich dwóch, słuchajcie, rozwalę w jednej zbrojce. Tej najsłabszej, patrzcie, lecę za nimi sobą, on życia nie ma. On nie ma życia, patrzcie go, klepię go. Klepię go, ej, ale... Co? Elvis, oddaj mi swój level. Szybko level. Nie, ja chcę level. O, dobra, słuchajcie, odkładam to, bo to przypadkiem zebrałem. O, ale fajnie, słuchajcie, rozklepałem Elviso. Ale czy to są jeszcze jakieś jego rzeczy? To było jego, słuchajcie. To było jego. Ej, nie spodziewałem się, że, słuchajcie, w ogóle do tego może dojść. Patrzcie to, on nie był przygotowany po prostu. On nie miał pełnego HP. Lol, a tu jest agent, słuchajcie, oni sobie... Ty, ja myślałem, że on awczy. Ja myślałem, że, słuchajcie, on awczy, ale czy... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. On chyba nagrywa odcinek, bo on chodzi na F5, słuchajcie, w tym momencie. On w tym momencie, słuchajcie, chyba chodzi na F5, to jest Elviso. Dobra, słuchajcie, jak chodzi na F5, to spróbujmy coś zrobić, słuchajcie, spróbujmy. On mnie nie widzi, bo chodzi na F5. Nie! Zauważył mnie? Nie, chyba mnie zauważył, nie, najgorzej. Ej, co on wyprawia w ogóle, Patrzcie, oni się zachowują, oni jakby nie chcieli mnie klepać w ogóle. Patrz to, on stoi w miejscu. On stoi w miejscu. O gościu, zamykam cię. Zamykam cię. Ja cię kręcę, nie? Co jest? Patrzcie to. Taki silny jest właśnie, słuchajcie, gang USA, czajcie. Właśnie, słuchajcie, tak silny jest gang USA. Proszę, patrzcie i podziwiajcie. Patrzcie i podziwiajcie, że da się, słuchajcie, ich zamknąć w takim klocku, słuchajcie. Rozumiecie to? To jest właśnie, to jest siła, słuchajcie, gangu USA. Patrzcie, podziwiajcie, bądźcie fanami. No. Nie wierzę, słuchajcie. Dajcie więcej tych klocków. Ja nie wierzę, słuchajcie. Co tu się dzieje? No serio. No po prostu chłop nie wie, co się dzieje. Ej, może, słuchajcie, spróbować się do niego wkopać i go podkopać niżej. I, słuchajcie, go po prostu podkopać niżej. Patrzcie to. Zróbmy, słuchajcie, to. Nie, on wychodzi! On wychodzi! Niedobrze! Nie, 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 dobra, nie, szybko, szybko, bo ja muszę się najeść. Ja się muszę najeść. Ej, ale on nie chce mnie ewidentnie klepać, słuchajcie. On ewidentnie nie chce batalii. Naprawdę, on ewidentnie nie chce batalii. Tu jest jeszcze Elviso, słuchajcie, na górze. Masakra, słuchajcie, oni chyba po prostu totalnie na mnie patrzą z politowaniem, że przyszedł pajac Abera i się chce klepać, słuchajcie, z taką zbrojką. Ej, naprawdę, ja mam wrażenie, że oni na mnie patrzą z politowaniem. Serio, fest. On mnie tu zaprasza, czy mnie się tylko wydaje? Dawaj go, dawaj go. Wow, wow, no ty, on mnie podpala. Nie, on ma takiego knockbacka, co? Ej, co tu w ogóle jest? Tu jest, słuchajcie, jakaś pułapka. Ej, czy to jest pułapka na mnie, czy mi się tylko wydaje? Elviso, ty,
Ja to może lepiej zakopię, słuchajcie. Ej, naprawdę. Mam wrażenie, że słuchajcie, chłopaki po prostu z politowaniem na mnie popatrzyli. Patrzcie, oni mnie nie chcieli rozklepać. A i tak raz rozklepałem Elvisu. Dobra, słuchajcie, w każdym razie trzeba będzie na pewno podszkolić siebie w umiejętnościach walecznych. Dodatkowo zrobić lepsze itemki. Zrobiliśmy, słuchajcie, siekierkę i łopatę. Łopata musi być na efficiency 5. Gdybym chciał podkopać któregoś z nich, to potrzebuję koniecznie szybkości 5, więc na pewno tym się zajmiemy. Mimo że łopatą się nie bije, to jest to super ważne akcesorium bojowe. Jest to mega ważna broń. Dodatkowo, słuchajcie, ta zbrojka też jest fatalna, ale zbieramy level, bo musimy zrobić netherytowy hełm z enchantami i koniecznie ochronę, słuchajcie, na moje buty, te netherytowe, których teraz nie mam przy sobie. W każdym razie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, najlepiej dzwonkiem, bo codziennie są tutaj filmy i napiszcie korowa, jeśli dotrwaliście do tego momentu, oraz wpadajcie na sklep www.abra.et, pierwsza linijka w opisie, to słuchajcie, właśnie sklep, macie tutaj na animacji napisane, możecie sobie zakupić, słuchajcie, czy to koszulkę, czy bluzę z kapturem, czy bez kaptura, z takim wielkim logo Abra Team, są oczywiście inne kolekcje. Niż ten wzór. I pamiętajcie, są, słuchajcie, w różnych rozmiarach różne gadżety, czy to na Mikołajki, czy na święta, epickie prezenciki. I od 149 zł do każdego zamówienia jest darmowa dostawa kurierem, czyli płacicie pełne 0 zł, czyli absolutnie nic, za dostawę, kiedy naprzód zamawiacie bluzkę i bluzę naraz w jednym zamówieniu, więc się opłaca. Opłaca się, wpadajcie na www.abra.et. Ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzieńczka. Jestem na posterunku, eleczko i po!